Waga tej nagrody jest taka, że to, co człowiek robi, jest dostrzegane przez innych. I myślę, że to jest najważniejszy element. Jeśli takie gremium uznaje i widzi moją pracę, no to tylko i wyłącznie element mobilizacyjny do dalszych działań. Wiele jego lekcji odbywa się w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Oprócz tego taką akcję Szlakiem Niepodległości prowadzi, grę taką terenową o Krakowie, wyjazdy z młodzieżą na Bukowinę Rumuńską, gdzie z tamtejszą Polonią jest kontakt. Także to nie jest tylko zamknięcie się w klasie i przekazywanie wiedzy ex cathedra w klasie, ale także pokazywanie, jak pewne decyzje, jak pewne działania rzutują na los ludzi.